Dzień dobry. Chodź, Mieczysław. Dzień dobry, ukłoń się Państwu i może najpierw pokażemy ten teledysk, w którego sprawie się spotkaliśmy. Dobra? Okay, dobra. Proszę. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, święty. Kochał, dobra? Dobra. Ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęskni za kimś przez furtkę ogrodu. Mieczysław Szczęściak, dzień dobry. Dobry. Jeszcze raz, dobry. Dobry się okaże, czy... Piosenkarz, autor tekstu, wykonawca, budowniczy inżynier, budowniczy mostów. Ostatnio. Budowniczy mostów, no fajna akcja powstała. No to musisz opowiedzieć, bo tutaj chodzi o singiel, który został wydany teraz. Jest teledysk specjalny i na końcu tego teledysku możecie wy, drodzy widzowie, usłyszeć apel od Mieczysława. Jaki to apel? Nie no, może apel to nie bardzo, tylko właściwie opowiem wam, żeby was zachęcić. Po pierwsze nagrałem płytę, która jest, to są moje kompozycje do wierszy Twardowskiego. Ona pojawiła się, dodajmy, 2 lata temu. Tak. Mhm. I tutaj moje dziękczyny, bo chcę od razu Państwu podziękować, bo się stała dzięki wam złota. I kto wie, czy nie będzie jeszcze miała innych kolorów. Platynowa. Dziękuję wam bardzo, no to jest najlepsze, co może każdego tak zwanego wytwórcę spotkać, czyli uznanie wasze, uwaga, gdzieś między głową a sercem, za co dziękuję. No i nagrałem taką jedną z piosenek, którą nazwałem zgodnie z tytułem wiersza... Gapa. Święty Gapa zresztą. Święty Gapa. No bo nie znalazłem takich piosenek, które byłyby w Polsce przynajmniej, które laurkami byłyby dla tych nieprzebojowych, nieumiejętnie radzących sobie z rzeczywistością, szczególnie najbłyskotliwszych, bo prostolinijni i prostoduszni może nie zawsze są w cenie, a ja lubię. No, bo czyli ty jesteś niezmiennie prostolinijny? Się staram. Dobrze. Co polecam. Dobry, miły, sympatyczny człowiek. No i postanowiłem zrobić laurkę dla Gap. Ja się parę razy już zgapiłem i wyszło mi to na dobre. Znam też takich, którym na dobre wyszło, więc nie trzeba zawsze zareagować jak najlepiej. Mm-hmm. No i zrobiłem laurkę dla Gap, których poeta nazwał nawet świętymi. No świętymi, czyli po prostu godniejszymi uwagi. No, ale Święty Gapa. Laurka dla Gap. No i teraz, teraz pojawia się w głowie Mieczysławie tę piosenkę pewnej siostrze, która siostrze Michaeli, która pracuje na Litwie i zrobiła pierwsze podobno w historii Litwy hospicjum. Dla dzieciaków? Nie, najpierw dla dorosłych. Mhm. Bo podobno w ogóle tam takich rzeczy nie było. A ja wrażliwość bardzo posiadam, bo cóż można lepszego zrobić dla człowieka niż w ogóle dla takiej pamiątki. Albo posadzić drzewo, albo zbudować hospicjum, myślę. Bo żeby no, do końca okazać człowiekowi i dobroć, i uwagę, i godność dać, szczególnie dzieciom, no bo przecież... Wiecie, jak dzieci odchodzą, jak jest. Przepraszam, że tak, ale no, taka jest rzeczywistość. To jest ważna sprawa i trzeba o tym mówić. To jest i trzeba sprawa, pomagać. 1 200 000... Do zrobienia. Do zrobienia. Musimy pouskładać. Dlatego taką trasę całą koncertową zrobiliśmy, gdzie będziemy zbierać pieniądze. No i nie jedziesz na tą trasę sam, bo jedzie z tobą pan gitarzysta Paulinho Garcia,
który był nominowany nawet do nagrody Grammy. No tak. Zagranicznej. Ja postanowiłem Twardowskiego włożyć w ramy bosanowej samby, bo on lekkość ma. Nawet jeśli wypracowałem ciężko, no to w każdej dziedzinie sztuki taka lekkość jest pożądana. Zresztą nie tylko. No więc bosanowej samby. Paulinho Garcia dlatego, bo pięknie zharmonizował to. Jak poznałeś Paulinho Garcia? A przez Grażynę Augustik. Grażyna Augustik to taka niezwykła nasza wokalistka mieszkająca od lat w Stanach i robi na przykład świetny festiwal Chopin, czyli w The City. Ale rozumiem, że tutaj jest jakaś ona przekrętka w tym festiwalu. Przekrętka może nie za bardzo, ale o Grażynie. Ona przyjechała ze swoim artystą, bo jej trzeba też laurkę dać. Nie zawsze się to zdarza, że ktoś przyjeżdża z zagranicznym artystą i chce się nim podzielić. Ona usłyszawszy moje demo z piosenką Spoza Nas, to taka pierwsza bossa nowa, którą zaśpiewałem i to moja kompozycja do Twardowskiego, w 2000 roku to było, tak się też nazywała płyta. Usłyszawszy to powiedziała, słuchaj, nie tego, ja mam takiego fajnego gitarzystę brazylijskiego, może on by ci zagrał, może by to brzmienie było fajne. Sama mi zaproponowała. I Paulinho co, do ciebie przyjechał? Nie, Paulinho był z nią, bo przywiozła i stąd opowieść moja, że tak ładnie się podzieliła, bo ludzie nie są skłonni do dzielenia się takiego. Artystycznego? No, raczej że nie. Chcą, mój pomysł, to jest mój wokalista, mój gitarzysta, ja ci go nie oddam. A żebyś wiedział. Naprawdę? A ty któregoś z muzyków sobie zatrzymać, powiedziałeś, to jest mój na wyłączność i nie oddam? Nie, no ale ja nie jestem mniej typowy. No i a Grażyna jest godna laurki, bo podzieliła się zaproponowawszy sama wcześniej sprawę. No i Paulinho Garcia zagrał, pięknie zaśpiewał. Spoza nas, po portugalsku, to jest takie pierwsze tłumaczenie chyba Twardowskiego na portugalski. No i... Co ty za... Zobacz, co tu się dzieje. Dzisiaj mamy totalnego motoryzacyjnego pecha. I wiesz, chciałem nagrać całą płytę z Twardowskim, ale wiersze nie chciały piosenkami zostać. Nie zwykłem ich zmuszać, więc poczekałem kilkanaście lat, aż same zechcą. I dojrzeją. Wysypały się jak z rękawa wtedy i... Zwróciłem się do Paulinha, czy nie zechciałby ich... Pokaż, co tutaj masz. Pokaż płytę przede wszystkim. I powiedz o tym, gdzie będzie można was zobaczyć, bo jedziecie z Paulinho po całej Polsce praktycznie. Tak, mówiłem o tej trasie. Trasa nazywa się Most do Nieba. Tak się też nazywa strona. Inżynier Szcześniak, zapraszam. mostdonieba.pl. Wejdźcie i zobaczcie sami. Jak się można przydać, bo myślę, że jeśli można się przydać, szczególnie dzieciakom, które są w takiej potrzebie, to trzeba, co tu dużo gadać. A byłeś na Litwie? Widziałeś to miejsce, gdzie to wszystko ma się wydarzyć? Nie byłem tam, ale znam ludzi, którzy tam byli. Na przykład Kinga Dębska, która nakręciła... Kinga Dębska to reżyserka między innymi Mojej córki Krowy, to państwo pewnie wiecie. Ona zrobiła bardzo fajny reportaż o pracy tej kobiety, już tej siostry Micheli, Rak zresztą. I spotkaliśmy się na planie teledysku do Świętego Gapy, do tej piosenki, którą podarowałem. Którą państwo widzieli niedawno. Właśnie. To zrobiła Kinga Dębska. No i jesteśmy ambasadorami tej akcji. Chcemy was zachęcić na każdym z koncertów, które po Polsce będziemy promować. Znaczy akcje będziemy promować w czasie koncertu i przez koncerty. Żebyście dorzucili parę groszy. No. Jak wam zbywa, nie wiem, na piwo, na lody. Lepiej dać, tą końcóweczkę chociaż. No. A szanowny panie Mieczysławie, co z kolejną płytą? Bo to już 2 lata, coś się wydarzy? Kombinujesz już, planujesz, że po tej jesiennej trasie ruszysz do studia? No ruszam. Od 3 lat robię płytę z Salim Hurem w Los Angeles, bo ja mam takie gniazdko w Los Angeles, gdzie nagrywam, pracuję nad płytami. Również tymi, które nagrywam po polsku. Ta
ta płyta będzie po angielsku, tak projekt powstaje. Z Wendy Waldman, która jest producentką i artystką Los Angeleską i H.B. Barnumem, który prowadzi chór. H.B. Barnum to człowiek, legenda właściwie, już produkował wiele płyt, wielu artystów. No i w zeszłym roku dopiero zrezygnował ze współpracy z Aretą Franklin, który był kierownikiem muzycznym przez wiele lat. Ja otóż sobie nie założyłem, że żadnych karier tam nie robię, tylko wracam w swoje środowisko. Bardzo to jest przyjemne. Czyli inspirujesz się tymi ludźmi, współpracujesz z nimi, przyśpiewasz czasami, jam session się zdarzają? Nagrywam, a to do filmu jakiegoś, do jam session, oczywiście. Nagraliśmy jakiś duet do filmu z Wendy Waldman, a to na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Los Angeles. Śpiewaliśmy na otwarciu, na przykład w Teatrze Egipskim. W Teatrze Egipskim, no dokładnie. Walk Like Egyptian by Mieczysław Szcześniak. No i wiesz, nagrywamy sobie różne rzeczy, komponujemy, piszemy, fajnie jest. Czyli co ja mogę panu życzyć, panie Mieczysławie? Po pierwsze, że zbierzecie tyle pieniędzy, ile jest potrzebne. Po drugie, mam nadzieję, kalifornijskich sukcesów. Po trzecie, czego? To już wystarczy. Na razie... Ty skromny człowiek, ty masz małe potrzeby, żeby być szczęśliwym. Nie, muszę mieć więcej. Wystarczy tylko to, co sobie założyłem. Czyli po prostu płytę dla dzieci z jazzowymi standardami i po polsku. To chcielibyśmy wydać z pianistką Jasią Gajdą. Po drugie, tę płytę z czarnym chórem, którą kończę. Napisaliśmy piosenki nowe, a w starym stylu. A po trzecie, drodzy Państwo, no, przyjdźcie na koncerty albo wejdźcie, jeśli Wam się nie chce, na koncerty na mostdonieba.pl i zobaczcie, i tam jak wszystkie terminy. Dowiedzieliście się, jak możecie pomóc. Jasne. I dowiedzieliście się, gdzie zobaczycie Mietka Szcześniaka. Dziękuję, panie Mieczysławie. Cześć. Do zobaczenia.